Cześć, z tej strony Michał Kancerz, wasz trener z internetu i dzisiaj przybywam z odsieczą, bo zauważyłem, że w ostatnich dniach internet zalewają wskazówki, jak nie przytyć święta, co jeść święta, jak zamienić klasyczne dania wigilijne na fit przekąski, które nie smakują. I w ramach tego wszystkiego ja mam do was prosty apel. Tak jak się nie chudnie w tydzień, po całym roku przejadania się, tak samo nie psuje się sylwetki również w tydzień jedzenia niezgodnie właśnie z wytycznymi, które mają prowadzić nas do idealnej sylwetki. Tylko niestety pojawia się po drodze taki haczyk. Atmosfera biesiadowa, jaka nas czeka, piątek, sobota, niedziela, może ktoś pociągnie to do nowego roku, może wiązać się z tym, że nie tylko trochę przytyjemy, ale dodatkowo wzrośnie nam znacznie waga poprzez to, że zakumuluje się glikogen, że zakumuluje się woda, że treść jelitowa jeszcze zanim się opróżni już zostanie załadowana ponownie i w efekcie możemy wejść na wagę i się zszokować i zrobić wtedy dopiero coś bardzo złego, dojść do wniosku, że o nie, skoro na przykład pracowaliśmy nad tym, żeby schudnąć 4 kilo 2 miesiące, no to te 4 kilo po prostu w ciągu 3 dni się pojawiło. Uwaga! To nie jest tkanka tłuszczowa. Marginalna część tej ruchomej wartości to jest właśnie tkanka tłuszczowa. Pozostaje zachować zdrowy rozsądek, nie leżeć do góry brzuchem i po prostu wpychać w siebie cokolwiek tylko się da, pomimo że jesteśmy już przejedzeni. Wystarczy tylko mieć na uwadze to, że jeżeli jednego dnia zjedliśmy więcej, drugiego dnia zjedliśmy więcej, no to może trzeciego dnia warto po prostu nie wpychać pod korek, tylko wrócić do posłuchania swojego organizmu lub przypomnienia sobie wszystkich tych nawyków, które się budowało gdzieś tam latami. Nie chudnie się ekstremalnie szybko, żeby utrzymać wagę i tak samo nie tyje się, a raczej waga szybko złapana też nie będzie się trzymać długo, tylko tak samo ekspresowo zniknie, kiedy my tylko wrócimy na właściwy szlak. I to jest apel z mojej strony, żeby jeszcze nie dołożyć do całej tej układanki dodatkowego czynnika zatrzymania wody poprzez nadmierne stresowania się tym, że dietetycy krzyczą właśnie, że nie jedz tego, to zamień na tamto i tak dalej. Po prostu raz na jakiś czas trzeba wyluzować, to jeszcze nie jest koniec świata. Drastyczny skok na wadze do góry zwiastuje to, że jeżeli waga zacznie spadać, to w równie ekstremalnie szybkim tempie. A potem, kiedy już wejdziemy na właściwy szlak, na przykład w styczniu, zregenerowani, bo to jest też aspekt istotny. Niektórzy pomijają niestety w kontekście zmiany sylwetki to, że sylwetka to nie jest cały czas bycie na diecie z deficytem, to nie jest cały czas bycie na ekstremalnie ciężkim treningu, tylko budowanie efektów, systematyzowanie efektów, powracanie do stanu równowagi. Jak ktoś zapomina o tym aspekcie, no to może tylko pomarzyć właśnie o tym, żeby mieć formę, bo do formy trzeba się doprowadzić, faktycznie, wtedy trzeba robić pewne inwazyjne działania, natomiast formę też wypadałoby utrzymać, bo po co się męczyć, żeby potem to wszystko zniweczyć. Święta ja będę jadł normalnie, Paulina będzie jadła normalnie i prawdopodobnie przywitamy nowy rok z dużo lepszą formą niż wszystkie te osoby, które właśnie chcą zrobić jakiś detoks, które chcą właśnie ograniczyć pewne produkty, bo tego typu chwilowe zrywy, eliminacje tak naprawdę w szerszym kontekście, w rocznym kontekście niewiele dają. Po to jesteśmy na przykład okresowo na diecie, żeby właśnie zmienić swoje ciało tak, jak nam się to po prostu podoba. Słuchając intuicji, prawdopodobnie będziemy tyć, no bo niestety najsmaczniejsze jest to, co jest wysokokaloryczne i to uwielbia nasza intuicja, więc na diecie jesteśmy po to, żeby przyswajać to, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, żeby utrzymać daną sylwetkę. Natomiast mały wyłom w trzymaniu planu na święta, raz na jakiś czas, zaplanowana tygodniowa, dwutygodniowa przerwa, to tak samo ważna sprawa, jak trzymanie się założeń w trakcie osiągania celu. Utrzymanie celu, równie ważne co osiąganie celu, ale może żebym nie przynudzał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co może niedietetycznego będziecie jeść święta, bez czego świąt sobie nie wyobrażacie. Wesołych świąt!